Dzisiaj zapraszam Państwa do odwiedzin nadleśnictw Żmigród i Milicz, a potem opowiem Wam o tym pięknym, młodym sokole. Nikt lepiej niż nadleśniczy Roman Palewski nie opowie nam o nadleśnictwie Milicz, którym zarządza. Jaka jest jego charakterystyka? Nadleśnictwo Milicz to perełka wśród lasów. To jedno z najciekawszych miejsc, jeśli chodzi o pracę dla leśnika. Tutaj na krótkiej przestrzeni, podróżując w niedługim czasie od równiny wielkopolskiej poprzez Dolinę Baryczy, trafiamy na wzgórza twardogórskie, a wchodząc na wieżę PPOSZ możemy zaobserwować przy dobrej pogodzie Górę Ślęże. Macie też piękne stawy. Tak, stawy to dzieło rąk ludzkich wykonane przez zakon cysterców w XIII wieku. To są stawy podziwiane przez całą Europę, bo są jednymi z największych w Europie. To również raj dla ornitologów. Tak jest, to raj dla ornitologów, dla turystów, którzy nas tu dość często odwiedzają. Zresztą na ich potrzeby mamy taką bramę na stawy, czyli ośrodek szkoleniowy i środek, kwaterę łowiecką i turystyczną w Kubryku. Ale wielki nacisk Waszej pracy kierujecie też w stronę dzieci i młodzieży. Realizujecie wiele programów takich edukacyjnych. Odwiedzają nas setki dzieci, również dorośli. Na ich potrzeby przygotowaliśmy szereg ścieżek edukacyjnych, które mają pomóc w zrozumieniu pracy leśnika, mają pomóc w zrozumieniu procesów zachodzących w przyrodzie. Piękno tej okolicy zachęca do tego, żeby zaprosić Państwa do nadleśnictwa Milicz. Spacerując po rezerwacie stawy milickie, często można zaobserwować ornitologów, ludzi z aparatami czy obserwatorów ptaków. Właśnie tutaj przyuważyłem pewnego pana. Mam nadzieję, że nie przeszkadzam. Dzień dobry. Ja się nazywam Tadeusz. Przepraszam bardzo, bo widzę, że pan fotografuje. Co pan fotografuje? No ja tutaj staram się fotografować ptaki. Akurat w tej chwili trzcinnika. Czy to jest jakieś ulubione miejsce, do którego pan przyjeżdża? No w ogóle to jest teren mój ulubiony fotografii przyrodniczej, takiej mojej pasji. A proszę powiedzieć, dla osoby, która uwielbia obserwować ptaki, jaki jest taki ptak, któremu zrobienie zdjęcia robi największą przyjemność? Co pan myśli? Myślę, żebielik to jest taki najbardziej eksponowany. I w tej okolicy też one się znajdują? To jest zagłębie, że tak można powiedzieć, bielikowe w Polsce. O czym mało kto wie. Od dawna pan uprawia tę pasję? Około 10 lat. Gratulujemy, nie przeszkadzamy. A teraz po ścieżce przyrodniczej w Postolinie oprowadzi nas zastępca nadleśniczego nadleśnictwa Milicz, pani Bernardeta Mikołajczak. No właśnie. Park Postolin jest pierwszym etapem ścieżki przyrodniczej Postolin i okolice. Jest dla nas miejscem edukacyjnym. Powstał w latach 60. XIX wieku i charakterystycznym dla niego jest to, że jest tu około 100 gatunków roślin zielnych oraz około 150 gatunków roślin drzewiastych sprowadzonych przez właściciela tych ziem, pana Salisza, z różnych miejsc świata. Jest to dla nas bardzo fajne miejsce edukacyjne. Zapraszamy tutaj dzieci, młodzież z tych miejsc, okolic, jak również przyjezdnych. Wykorzystujemy ich do nauki, do rozpoznawania. Tak, bo te drzewa, krzewy są opisane, prawda? Są tabliczki. Mają tabliczki i bardzo nam to pomaga do lekcji takiej typowo terenowej rozpoznawania gatunków. Ale to jest dopiero pierwszy etap tej ścieżki, prawda? Są jeszcze inne miejsca. Tak, są jeszcze inne. Ciekawym elementem jest grób samego pana Salisza z jego żoną, który znajduje się tutaj bardzo blisko w okolicy, jak również zameczek myśliwski, wieża Odyniec w rezerwacie wzgórze Joanny. No właśnie, i co jeszcze? Park w Postolinie jest bardzo ciekawy, ponieważ jest to drzewostan referencyjny.
Co to jest drzewo stanoforencyjne? Jest to taki obiekt, w którym nie robimy nic. Nie pyskujemy drzew, zostawiamy wszystko do naturalnego rozpadu. Jest to miejsce dla rozwoju bardzo ciekawych owadów, żerujących na grubych, starych drzewach. Czyli teren absolutnie naturalny. Tak, teren absolutnie naturalny. Natomiast naszym zamysłem jest to, żeby niestety zdjąć tą taką jak gdyby formę ochrony. Dlaczego? No ponieważ może to stwarzać zagrożenie dla turystów i spacerujących tutaj osób. A chodzi o to, żeby ten park odwiedzała jak największa ilość turystów, bo naprawdę na to zasługuje. Jest piękny. Bardzo często nie zdajemy sobie sprawy, że takie zbiorniki retencyjne, które możemy podziwiać w lesie, spełniają niezwykłą wagę właśnie dla mieszkańców dużych miast, ponieważ to one ściągają z terenów zabudowanych wodę, a jednocześnie są bardzo pożyteczne dla lasów, prawda? Sądzę, że tutaj korzyść jest dla wszystkich i dla przyrody, przede wszystkim dla przyrody, a jednocześnie budując w ramach wielkiego, potężnego programu krajowego zwiększania retencyjności, takiej pojemności wodnej, lasów, tego gromadzenia wody. Wszyscy wiemy, że lasy są naturalną gąbką, która tę wodę gromadzi, a jednocześnie tworzenie sieci takich maleńkich zbiorników, wydawałoby się, że on jest niewielki, ale jeden taki zbiornik potrafi zatrzymać wodę bezpośrednio tą, którą widzimy, a jednocześnie podnieść poziom wody w lesie, który go otacza. Także tej wody fizycznie jest naprawdę bardzo dużo. Mamy bardzo duży program zwiększania retencyjności lasów z dofinansowaniem unijnych środków. Jest to ogromna praca, ogromna inwestycja. Tworzenie sieci małych oczek jest korzystne zawsze i dla zwierzyny, i dla samego lasu, i dla, załóżmy, no tutaj jesteśmy 40 km od dużego miasta, od aglomeracji wrocławskiej. Woda idąc szuka najkrótszych dróg, wpada do naszej rzeki, do Baryczy. Barycz wpada do Odry. Gdzieś ta woda gromadzi się po prostu w dużych ilościach w lesie i przeciętny mieszkaniec Wrocławia nawet nie zdaje sobie sprawy, jak wiele może zyskać i spać spokojnie. Należy wspierać wszelkiego rodzaju programy związane z retencją wody w Polsce. Tak. Witam Państwa. Znajdujemy się na terenie Nadleśnictwa Żmigród na Dolnym Śląsku, 60 km od Wrocławia. U Państwa też odbywa się restytucja sokoła. Właśnie, jest to ciekawostką, która występuje na terenie naszego nadleśnictwa. Program ten jest prowadzony od ponad 12 lat. Dzięki olbrzymiemu zaangażowaniu ze strony pasjonatów tego gatunku, ten piękny ptak, który tak rzadko występujący ostatnim czasy na terenie Polski, ma szansę powrócić na stałe do naszego krajobrazu. Moim rozmówcą jest pan Sławomir Sielicki, prezes Stowarzyszenia na Rzecz Dzikich Zwierząt Soku. Panie Sławomirze, a proszę powiedzieć, dlaczego była konieczność powstania takiego stowarzyszenia? My zajmujemy się sokołem wędrownym. Jest to gatunek, który kiedyś występował powszechnie w całej Polsce. Niestety w latach 50., 60. praktycznie wyginął na terenie całej Polski i dużej części świata. A tu w Żmigrodzie, w okolicach, właśnie były ostatnie gniazda sokołów wędrownych w latach 60., 64., 65. rok. I na czym polega ten program? Czy wypuszczamy na wolność sokoły pochodzące z hodowli. Wszystkie sokoły dostają specjalne obrączki ornitologiczne, obserwacyjne. Jaka jest obecnie populacja sokoła w Polsce? W tej chwili mamy w Polsce około 20 gniazd. Tutaj mamy, w tej chwili widzimy tutaj 3 ptaszki, w sumie będziemy wsiadać za chwilę 5 sokołów. One mają w tej chwili 5 tygodni, widać, mają jeszcze puch, jeszcze nie są samodzielne, jeszcze nie potrafią latać. Będą umieszczone w takim sztucznym gnieździe na drzewie, one będą dorastać, nabierać zdolności do lotu i zapoznawać się z terenem. Także za te 2 tygodnie uznają to miejsce za miejsce swojego urodzenia. Chodzi o to, żeby w przyszłości, jak będą szukały miejsca pod gniazdo, szukały czegoś podobnego, czyli gniazd na drzewach. No, zobaczmy teraz, jak to wygląda. Kolega już wszedł przed chwilą do sztucznego gniazda, tam zaraz mu podamy partię sokołu, które będzie tam wkładał. To możemy po 2 sokoły się włożyć. Pierwszy lot sokoła, na razie w torbie. Może to trudno lotem nazwać, ale...
Niezwykłą atrakcją znajdującą się na terenie Nadleśnictwa Żmigród jest rezerwat Olszyny Niezgodzkie. Opiekuje się nim pan leśniczy Stanisław Listwan. Panie Stanisławie, jaka jest historia powstania tego rezerwatu? Rezerwat utworzono w 1987 roku celem ochrony naturalnych obszarów Olchy Bagiennej. Na tych 74 hektarach rezerwatu nie ingerujemy z jakąkolwiek gospodarką. Czyli te drzewa, które same się unicestwiły, po prostu upadły, pozostają do naturalnego rozkładu. Czyli to są te połamane pnie, które tutaj jest bardzo dużo. To właśnie te, które widzimy tutaj na tym obszarze. A czy reguluje się jakoś poziom wody, która musi być zaznaczona? W celu zachowania tej odpowiedniej roślinności charakterystycznej dla tego obszaru regulujemy poziom wody na przestrzeni roku wielokrotnie. Tak, i to jest jedyny rodzaj ingerencji takiej zewnętrznej. Jedyny, tutaj właściwy dla tego obszaru i potrzebny. Te drzewa mają takie charakterystyczne wysokie pnie. Te pnie, zwane pniami szczudłowymi, są charakterystyczne dla takiego terenu, gdzie występuje zróżnicowanie poziomu wody na przestrzeni roku. Raz poziom jest wysoki, raz zupełnie niski i w ten sposób drzewa wytworzyły sobie taką formę. Las jest niezwykle piękny. Idźmy go podziwiać. Spacerując po lasach Nadleśnictwa Żmigród, można napotkać takie fantastyczne okazy dębu, liczące przeszło 450 lat. Niestety, ten pożerany jest przez dwa, będące również pod ochroną, gatunki chrząszczy. Te chodniki pożerane są przez larwy kozioroga dębosza, a próchnica tego drewna jest pożerana przez pachnicę dębową. No i niestety, i dąb, i chrząszcze są pod ochroną. Kogo ratować? Wiele atrakcji czeka na nas w nadleśnictwach Żmigród i Milicz, ale jedną z nich jest możliwość własnoręcznego upieczenia chleba, tak jak robiły to nasze babki, a także moja mama. Potrzebujemy, mamy już tutaj uprzednio zrobiony zakwas, mąka pszenna, mąka żytnia, odrobinę soli, oczywiście drożdże i woda. I wyrabiamy ciasto. Prostsze, niż by nam się to mogło wydawać. Chleb jest już prawie gotowy. I zaraz pójdzie do pieca. Piec już jest wystarczająco nagrzany, aby upiec nam chleb, dlatego trzeba teraz wygarnąć cały żar. I wkładamy nasz chlebek do pieca. Ślicznie. Chlebek jest już chyba gotowy. Jaki pachnący. Ja już się z Państwem żegnam, zobaczymy się w przyszłym tygodniu, a ja przystępuję do konsumpcji. Do widzenia. Znajduje się on na terenie, w którym opiekuje się pan leśniczy Stanisław Listwan. Pan Stanisław Listwoń. Listwan. Pan Stanisław Listwan.